Tym razem testujemy spalanie Jaguara F-Pace z 3-litrowym dieslem pod maską o mocy 300 koni mechanicznych. Na tempomacie ustawione mamy 94 km na godzinę, co na driftboxie daje równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 3,8. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 4,5. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 146 km na godzinę, co na driftboxie daje prawie równą 140. Na obrotomierzu widzimy około 2100 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 11,4. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 11,3. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 18 litrów, po dwóch kilometrach 13,9 i po trzech kilometrach 12 litrów. Spokojna jazda po mieście 7,6. Dynamiczna jazda po mieście 12,2.